Witam w zupełnie nowym programie mojej produkcji, w którym będę Wam przedstawiał różnorakie produkcje niezależne nieznanych osób. Niezależne to takie, które są odmienne, różnią się od innych pudełkowych gier, zazwyczaj tworzą je małe studie lub osoby. Gry ruchu Indie Games są udostępniane darmowo lub za niewielką opłatą na przykład Steamie. A co do programu, nie tylko będą prezentowane różne gry, ale także będę mówić Wam o różnych ciekawych wieściach odnośnie ruchu indie oraz będę mówić o zapowiedziach najciekawszych gier niezależnych. Ale do rzeczy, zacznijmy pierwszy odcinek. Lubicie miotacze ognia? Jeśli tak, mam dla Was idealną grę. Oto Firewolf, Riot. W grze praktycznie nie ma fabuły, po prostu jesteśmy sobie człowiekiem z miotaczem ognia, który podpala wszystko na swojej drodze. W każdej z 25 poziomów gracz musi zniszczyć ogniem wszystko, co znajduje się na planszy, a więc domy, drzewa, krzewy, zwierzęta, ogrody, płoty i tym podobne. Wydaje się proste? Tak nie jest. Ponieważ paliwo do naszej broni bardzo szybko się zużywa, więc musimy być cierpliwi oraz rozważnie operować ogniem. Oprócz tego, jeśli raz dotkniemy zapalonej rzeczy, musimy powtarzać od nowa dany etap. W dodatku w niektórych planszach są zraszacze, które mogą ugasić nasze pożary, ale ogółem gra ma wyważony poziom trudności. Nie będziemy bardzo sfrustrowani grą. Ponadto zapalenie dostajemy punkty, za które możemy w sklepie kupić przeróżne rodzaje miotaczy. Muzyka to jeden powtarzający się, ale chwytliwy utwór, który zachęca do rozgrywki, a natomiast grafika to czyste retro. Przypomina co nieco oprawę wizualną w starych konsolach Atari. Gra jest bardzo dobra, ale ma jeden mankament. Niestety gra oferuje nam tylko 25 poziomów. Lecz reasumując, gra spełnia swoje zadanie, przykleja do komputera na kilkanaście minut i dobrze się przy niej bawi. Polecam. Panuje epidemia, wirus zabija coraz więcej ludzi, w szpitalach giną setki, a ty graczu, wcielasz się w rolę wirusa, który zabija ludzi, jak to wirus, kot środka. Podróżujemy po różnych organach, sercu, płucach, jelitach, żołądku oraz po mózgu. W ostatniej planszy walczymy w tak zwanym systemie zgromadzenia nanobotów. I przy tym zostańmy jeszcze trochę, gdyż naszymi przeciwnikami są właśnie nanoboty, które mają chronić organizm chorego człowieka. I spisują się bardzo dobrze, gra jest naprawdę ciężka. Nie dość, że różnorodne nanoboty chcą zakończyć nasze istnienie, to do tego za każdym poruszeniem tracimy pewną ilość życia. Nasz wirus żywi się krowinkami czerwonymi, ale są one rzadko i najczęściej nie dostarczają nam dużej ilości życia, więc gra staje się jeszcze trudniejsza. Na szczęście, w ukrytych miejscach są przeróżne power-upy, które pomagają nam w obronie przed nanobotami, dają życie lub zmieniają kierunek sterowania, a co samego sterowania, jest średnie, ponieważ czasem nasz wirus z opóźnieniem reaguje na nasze polecenia. Grafika natomiast jest całkiem klimatyczna, przypomina te stare gry na NES-a i inne konsole tamtych lat. Natomiast muzyka to istny geniusz, nie dość, że jest dużo utworów, to wszystkie są genialne i pasują do gry, coś cudownego. W dodatku gra jest jedną z niewielu, w której kierujesz jako zły przez całą grę. Podsumowując, gra jest całkiem dobra, ale trzeba mieć nie lada nerwy, żeby przejść grę całą. Kolejna, trzecia i ostatnia gra przedstawiona w tym odcinku to Iconoclasts. Bohaterką gry jest blondynka Robin, która mieszka samotnie po śmierci swojego ojca, który został zabrany i zabity przez siły rządowe. Jego przestępstwo? Nielegalne praktykowanie jako mechanik. W tym świecie nauki i przemysłu wszystko jest kontrolowane wyłącznie przez rząd, a baterie są rozdawane przez lokalny kościół. Więcej szczegółów Wam nie zdradzę, żeby nie popsuć Wam zabawy. Gra jest platformerem w oprawie 2D. I, o dziwo, jak na grę ruchu indie, ma przepięknie zrobioną grafikę, istne cudo. Tak samo można powiedzieć o muzyce, jest różnorodna i wtapia się w klimat gry. Gra ma wyważony poziom trudności, a bossowie są świetnie zrobieni. Gra ma też dużo zagadek, nie chodzi tylko o bezsensowną dewastację wrogów. Poza tym gra ma wątek RPG-owy, co czyni tą grę jeszcze lepszą. Niestety to epickie dzieło ma jeden mankament, ta gra jest remakiem niedokończonej gry i też ta gra jest niedokończona. Poza tym gra jest świetna, polecam. Kojarzycie może świetną grę niezależną, platformera, Game If,
Kitty, jeśli tak, to mam dla was świetną wiadomość. Niejaki Bernie, twórca jedynki i dwójki, wypuścił oficjalną betę trzeciej części, którą umieścił na swojej stronie. Trójka wydaje się świetną kontynuacją. Z niecierpliwością fani czekają na trójkę. Studio Retro Effect, znane z ruchu indie, z gry Depict 1, tworzy zupełnie inną grę. W grze sterujemy pewnym człowiekiem, który posiada aparat, dzięki któremu może zmieniać tor lotu lub miejsce danych obiektów. Wygląda to dosyć interesująco. Na razie twórcy nie wyjawili nam szczegółów odnośnie fabuły, ale czekamy z niecierpliwością na ten tytuł. To dzisiaj wszystko, do zobaczenia w kolejnym odcinku.